ze mną Konrad Gołota, przyszły senator, w co głęboko wierzę, ziemi szczecińskiej i żywieckiej. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na stacji PKN Orlen, ponieważ otrzymujemy liczne sygnały od mieszkańców naszego regionu, świadczące o podejrzeniu popełnienia oszustwa w przypadku paliwa typu diesel. Tutaj przede mną byliśmy wczoraj z panem Konradem, byliśmy wczoraj tutaj na stacji benzynowej, sprawdzaliśmy, wisiały kartki, że jest awaria dystrybutorów. Dzisiaj od samego rana, jak Państwo widzicie, nie ma żadnej awarii, paliwo jest sprzedawane. Zastanawialiśmy się, jakie są tego przyczyny, o tym pewnie więcej powie Konrad. Ja chciałem Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jesteśmy w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Tutaj mam drugie zdjęcie. Co robi koncern Orlen w Republice Czeskiej? Obniża paliwa, tam są paliwa po 40 koron za litr. Przy granicy z Polską zostały obniżone do 32,90. Po to to robią najprawdopodobniej, żeby Czesi, których tutaj przez kilka dni ostatnich mieliśmy bardzo dużo, nie przyjeżdżali, nie psuli efektu kampanijnego Prawu i Sprawiedliwości przed wyborami. To jest absolutnie niedopuszczalne, to jest skandal. Pamiętamy o tym, jak prezes Obajtek zapewniał nas o tym, że te zyski, które wypracowuje spółka, nie są kosztem Polaków, są kosztem pracy koncernów w innych regionach. Okazuje się, że nie jest to prawdą, że nie tylko w Polsce są sterowane ceny paliw, ale również w Republice Czeskiej. Zastanawiam się, czy podobnego patentu nie będzie przypadkiem w Republice Federalnej Niemiec. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że byliśmy tylko wczoraj. Każdy, kto mieszka w Cieszynie, ale też w wielu innych miejscowościach, widzi wielosetmetrowe czasami nawet kolejki do stacji Orlenu. Jest to oczywiście zrozumiałe, że mając paliwo tańsze niż w hurcie dla innych stacji, ludzie przyjeżdżają i tankują. W dużej mierze, to zresztą łatwo będzie zauważyć, tutaj w Cieszynie są to auta z rejestracjami czeskimi. Też jest to zrozumiałe. Ja wczoraj byłem w Istebnej, tam zostały głównie auta z rejestracjami słowackimi. Natomiast kluczowe są dwa aspekty. Pierwsza, ja pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość lata temu bardzo głośno krzyczało i żądało komisji śledczej, dlatego że premier i prezydent spotkali się z prezesem Orlenu. Dzisiaj standardy padły tak nisko, że prezes Orlenu na zamówienie polityczne, wbrew wszelkiej logice ekonomicznej, obniża ceny paliw, żeby przekupywać wyborców. Dlaczego wbrew logice politycznej? No każdy z Państwa, kto prowadzi budżet domowy, wie, że jeżeli złotówka słabnie, euro drożeje, dolary drożeją, kupujemy paliwo drożej, to nie jesteśmy w stanie sprzedawać taniej niż przed tym, jak waluty poszły do góry. Ktoś za to będzie musiał zapłacić i to nie będzie, proszę Państwa, skarb Państwa, tylko to będą Państwo jako wyborcy, jako kierowcy, my wszyscy, którzy płacimy za cokolwiek, co jest transportowane. Drugą rzeczą jest to, że kłamstwo stało się permanentnym narzędziem tej władzy. Nie ma informacji na stacjach, że paliwo się skończyło, bo wtedy Orlen musiałby się przyznać do tego, że ma tego paliwa za mało, że rusza rezerwy strategiczne i że po prostu używa swojej pozycji do kampanii wyborczej na rzecz PiS-u. Dlatego nawet w takiej sprawie Państwa oszukują, pisząc, że są awarie dystrybutora. I o to chodzi również. Jesteśmy na każdym kroku oszukiwani albo dla interesów władzy, albo dlatego, żeby nie wzbudzać paniki. Dystrybutory się psują podobno. Rano dziwnym zrządzeniem losu są wszystkie naprawione. Dziwnym zrządzeniem losu psują się tylko dystrybutory Orlenu i to w całej Polsce. Gdyby to była jedna stacja benzynowa, to można by w to wierzyć. Trochę za dużo przypadków. I tak jest na każdym kroku. Spada rakieta rosyjska w Polsce. Nie jesteśmy informowani, opowiada nam się kłamstwa. Jest inflacja. Prezes NBP-u robi stand-up, że to dobrze, dlatego że ludzie mu gratulują tego, że inflacja jest dobra dla nich na ulicach. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie ma już czegoś takiego jak przyzwoitość i prawda w tym, co mówi Państwu obecny rząd. Ten obecny rząd nie ma pomysłu na Polskę, ale można nie mieć pomysłu na Polskę. Natomiast według mnie najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest perfidne, permanentne na każdym kroku okłamywanie obywateli. Szanowni Państwo,
wczoraj, jak tutaj byłem na stacji benzynowej, to słyszałem rozmowę dwóch Czechów, którzy dosyć przyjaźnie mówili o tym, że w Polsce można dzisiaj zatankować taniej paliwo, że nikt tutaj ich nie ściga, nie kopie, nie ma do nich pretensji. I się śmiali, że po 15 października oni też z otwartymi rękoma będą przyjmowali Polaków, bo u nich ceny paliwa dalej będą po 40 koron, a u nas spodziewają się, że te ceny skoczą do 50 koron. Oby tak się nie stało, ale jestem pełen najgorszych przeczuć. W związku z tym myślę, że razem z Konradem Bułotą nie będziemy gołosłowni i złymi prorokami, jeżeli zaapelujemy do Państwa lepiej przygotować swoje baki i zalać je do pełna przed 15 października, bo później może być już tylko drożdż. To zrobił również minister rządu PiS-owskiego. Znowu, proszę Państwa, kłamstwo pogania kłamstwo, bo zamiast przyznać się do tego, zacząć opowiadać bajki, że minister ma dużo spotkań, że nie ma czasu zatankować. Mi się wydaje, że szybciej się tankuje, niż wlewa benzynę z 20 czy 30 litrowego karnistra. I znowu, no, na każdym kroku jesteśmy raczeni kłamstwami. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że wyrażamy dużą solidarność z pracownikami, szeregowymi pracownikami Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa, którzy niejednokrotnie byli wykorzystywani do propagandy i do polityki rządowej. Wczoraj byliśmy wieczorem na stacji, panie są, które tutaj pracują i na wielu innych stacjach. A są przemęczone, bo nie da się obsługiwać bez zmęczenia 3-4-5-krotnie większej liczby klientów. A chcieliśmy wyrazić solidarność z tymi ludźmi, którzy muszą w ciszy, w spokoju, sumiennie wykonywać swoją pracę. Kilkakrotnie cięższą niż to ma miejsce zazwyczaj, dlatego że ktoś postanowił przekupować polskich wyborców. Dziękujemy. Są jakieś pytania? Tak, chciałbym zapytać o Wasze pomysły na rozwiązanie tego problemu. Czy pojawia się na przykład w dyskursie wyborczym pomysł prywatyzacji Orlenu? Jakie lewica, czy ogólnie opozycja ma jakby remedium na tego typu kwestie? Przede wszystkim, panie redaktorze, wielokrotnie w gronie parlamentarzystów i ekspertów lewicy rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób rozwija się nasze gospodarki, że sektory strategiczne. Lewica tutaj ma jednoznaczne stanowisko. Uważamy, że sektory strategiczne powinny być zachowane w rękach wszystkich mieszkańców, w rękach państwa. Państwo powinno mieć kontrolę nad spółkami energetycznymi, nad transportem publicznym. To te prywatyzacje, że nasz rząd to jest świetny też przykład, doprowadziły do tego, że mieszkańcom po prostu żyje się gorzej, a nie lepiej. Dlatego jesteśmy przeciwni temu. Natomiast nie wyobrażamy sobie, i to jest nasz stanowczy protest, żeby wykorzystywać spółki do prowadzenia bieżącej polityki, tym bardziej do kampanii wyborczej. To jest niedopuszczalne. Są przykłady w innych państwach, że spółki publiczne świetnie sobie radzą na rynku. Zresztą mamy to też wpisane w naszych ustawach, ale nie mogą być sterowane przez polityków, nie mogą być instrumentalnie używane. Takie przykłady mamy dzisiaj. Nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia dzisiaj do obniżenia cen paliw. To nie jest taka sytuacja, kiedy tak mocno szybują ceny na rynkach światowych, że postanawia koncern paliwowy, chcąc utrzymać wolumen sprzedaży, jakoś zamortyzować ten wzrost cen. I proszę Państwa, podstawową rzeczą jest to zwykła przyzwoitość. Polega na tym, że nie wykorzystuje się mienia państwowego, tak jak byłoby mieniem prywatnym. Czy słyszeli Państwo, żeby na przykład w Czechach Skoda obniżała ceny samochodów przed wyborami, bo to jest opłacalne dla rządzącej koalicji? Czy Volkswagen, w którym rząd niemiecki ma udziały i land, w którym ten Volkswagen się znajduje, nagle robi promocję, sprzedajemy Golfy 30% taniej, żebyście wybrali aktualnie rządzący? No to się w głowie nie mieści i tak się nie dzieje nigdzie na świecie, chyba że władza zaczyna traktować to, co nasze wspólne, to, co państwowe, to, co publiczne, jako swoje prywatne zasoby do dowolnego używania. Na to nie ma zgody. I sądzę, że nie ma też zgody na to kierowców. Wielokrotnie widzieliśmy sytuacje, kiedy kierowcy wymieniają między sobą złośliwe uwagi, tankują do pełna, mówiąc: dobra, tankujemy, bo po 15 października paliwo pójdą strasznie w górę, bo skończy się kampania.